pierwszej serii 217,5 metra reprezentanta Norwegii. Czy utrzyma to pierwsze miejsce, czy nie zjedzą go nerwy? Utrzyma! Jeśli ustał, a ustał skok, no to będzie zwycięzcą mistrzostw świata w lotach narciarskich. Po tym jak dwa razy z rzędu triumfował Roar Ljokelsøy w 2004 i w 2006 roku, kolejny Norweg zostanie mistrzem świata. 234 metry, no tak mi się wydaje, tak mi się wydaje, poczekajmy, bo to jednak jest wynik o 10 metrów słabszy od rezultatu Roberta Krańca, a nad Słoweńcem miał 3,9 punktu przewagi Runevelta, czyli może się okazać, że jednak Robert Kraniec zostanie mistrzem. Wiatr 0,4 metra na sekundę z tyłu skoczni, noty sędziowskie niskie, bo lądowanie słabe, 16,5, 17, 17,5 punktu. Chyba Kraniec jednak wygra mistrzostwo świata. Tak mi się wydaje. Tutaj była euforia, entuzjazm Norwegów i kibiców i trenerów, ale chyba Robert Kraniec. Tak jest! Runevelta ze srebrnym medalem, a Robert Kraniec zostaje mistrzem świata w lotach narciarskich.